ostatnio było gorąco wokół tych walk w MMA, Głowackiego i Szpili, jak to oceniasz? Bo to jest jakaś droga, okazuje się, dla pięściarzy w Polsce, co? Znaczy, wiesz co, droga, powiem ci tak, no kurwa, jasno, bo zawodnicy MMA idą do boksu, bokserzy idą do MMA. Natomiast wiesz, ja od lat, od dekady jestem, jeszcze tu jestem, stoję tu w boksie, jeszcze jestem, jestem w grze, w bokserskiej jest grze i czuję, że długo, długo, długo jeszcze będę i nie będę musiał iść do MMA, żeby zarabiać pieniądze, tak? A więc Szpila zrobił zajebistą robotę, uważam, że pokazał, że jest naprawdę wielkim wojownikiem, przetrwał z Pudzianem ten kryzys, bo trzymać 5 minut Pudziana na sobie, która gdzie cię gniecie tutaj tarza po tobie, to było po macie, to jest coś wielkiego. Później, no co, no Szpila na chwileczkę walka przeniosła się do stójkowej płaszczyzny. No i co, no i wystarczyły dwie bombki i było po Pudzianie, tylko tworzyło ten, on mówi, że nie, bo tutaj jakieś tam, wiesz, ale to Pudzian się poddał, obrócił się twarzą do maty i tam pozwolił się bić. No więc to było takie jakby poddanie, no dostał dwie lufy i było po robocie. No tutaj też główka, jeżeli chodzi o główkę z Glebą. Od tego czasu, nie wiem, czy pamiętasz, jak trener Gimiturk robi takie pokazówki, to robiłeś walkę MMA ze Szpilą, nie? Taką krótką. No tak, ale to wiesz, to tak jak to tak samo, to taka zabawa. To tak samo jak Szpila kiedyś, pamiętam, przed walką z Cisorą mówił, że nie, no sobie spokojnie da radę, bo na planie filmowym boksowali i on nie jest taki silny, nie? No wiem, co dajcie spokój. To co innego, nie? Wiesz, wiadomo, walka to jest co innego i tak dalej. No to ja mówię, bokserzy w MMA to kurczę, wiesz, inna siła jest bokserska i MMA. To jeszcze te małe rękawiczki, zobacz, co główka zrobił z tym z Glebą. Przecież no, to no, za pleców to daj spokój. No to wiesz, to takie nokauty będą, jeżeli bokserzy będą stricte, bokserzy będą szli do MMA i walka będzie w stójce, to będą wystarczyły dwa strzały, będą ciężkie nokauty.